Witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku w Systemie Miłości Płci Żeńskiej, można by tak powiedzieć, bo dzisiaj jest Dzień Kobiet. Więc składam Wam wszystkim najlepsze życzenia. Pierwsze to Matce Najświętszej, tym wszystkim, którzy są w niebie. Są również jest. Meni Monroe w niebie, bo o nią też pytałem, ponieważ bardzo kochała. Szybko poszła do nieba. I świętej Teresie wielkiej, która opiekowała się moją głową i opiekuje nadal, abym pisał to, co napisałem. I jeszcze tam trochę piszę. Ten trzeci tom naszych aniołów stróżów. Jeśli to jest człowiek, mężczyzna, no to ma raczej, no powiedzmy, że żeńską stronę. Przynajmniej w, w moim przypadku tak mi ojciec Pio mówił. No i oczywiście wszystkim aniołom płci żeńskiej na ziemi i w niebie wszystkiego najlepszego. A więc wam wszystkim, którzy sympatyzujecie z systemem miłości, więc życzę, abyście trwały w miłości i w prawdzie, w dobrych uczuciach, w łagodności, cierpliwości. No i żebyście miały dużo, dużo szczęścia, ciepła wewnętrznego i radości wewnętrznej, bo bez radości ciężko jest. Musi być radość. Bo naszym celem jest szczęście, radość, uśmiech. To wszystko jest to samo, ale różnymi słowami to określamy. Mieć szczęście. Więc tego wszystkiego Wam życzę. A przy okazji, wszyscy, którzy mają dzisiaj imieniny, urodziny, to również najlepszego. Beatko, pozdrawiam Cię, masz imieniny. Dzisiaj więc Tobie też, trwasz w systemie miłości i innym, którzy też są. Więc pomodlę się dzisiaj z wami o pomyślność dla wszystkich imienników i wszystkie żeńskie anioły na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. <laughs> Henia nam tu przysłała też wiersz. Akurat wczoraj to przeczytam na dzisiaj, bo jest taki ciepły, właśnie. Więc dedykuję go wszystkim kobietom, aniołom. <laughs> Wieczorem przyjdę do ciebie. Wyznam ci moje grzechy. Wieczorem pochylę swą głowę przed Tobą, wieczorem jak będzie już ciemno, wieczorem nie będzie widać wstydu, jaki w sobie noszę, a Ty będziesz mi błogosławił, a Ty będziesz mnie tulił w swoich ramionach. Wieczorem będę, będą tylko gwiazdy, będziesz Ty i aniołowie z nieba. Wszystko wieczorem. Najpierw pokornie z pochylonym czołem zapukam do Twojego serca, a ty mnie przytulisz i powiesz, tak, czekałem na ciebie wieczorem. Piękny wiersz. <laughs> Więc wieczorem przychodzi do nas największa miłość Bóg. Może być wieczorem. Dlaczego nie? Każdy kocha wieczory. Więc jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego w Dniu Kobiet wszystkim aniołom żeńskim. A w niebie też są aniołowie żeńscy i męscy po to, żeby była gra. Tutaj z tą grą jest różnie, ale w niebie już jest bardzo dobrze. Czytam parę myśli. Z drugiego tomu. Brak zadowolenia nie jest oryginalnym stanem człowieka. Należy być radosnym, ale czy bez Boga jest to możliwe? Nie. Istota świadomości i radości pochodzi bezpośrednio z Boga. Bóg się nie, re nie reklamuje ani się nie afiszuje. Musimy go sami odkrywać, jeśli tego potrzebujemy. A nawet jeśli nie potrzebujemy, to też on nas odkrywa i opiekuje się nami przez różne systemy miłości. I ojciec Pio dodał: Życie to gra. <laughs> Jeszcze jedna myśl: aniołowie bez bezwyznaniowi i ateiści. Często stwierdzają, że szkoda im czasu na zabobony, i wolą zajmować się poprawianiem korodującego świata materialnego. Bardziej ich to zadowala niż istota i cel istnienia. Troszkę przesadzają. Dusza i idea życia wiecznego to nie zabobon. Religie i ich rytuały to może i zabobon, ale życie wieczne w niebie, w kosmosie oryginalnym nie. Tam jest dopiero życie, o którym ciągle marzymy. Tam nic się nie psuje i niczego nie musimy naprawiać. A miłość tam jest kolorowa i piękna. Tam ta miłość jest prawdziwą grą. Dziś, jeśli chcemy uchwycić Boga prawdziwego, to trzeba czegoś wyjątkowego. I właśnie o tym tu rozmawiamy. Należy zadawać poważne pytania, jak zrozumieć przyczyny i skutki naszego życia. I te pytania każdy musi sobie zadać, ale nie każdy znajduje odpowiedź, bo jest leniuchem duchowym. Często ojciec mówił właśnie, że lenistwo duchowe jest powszechne. Jak zadajesz pytanie, to staraj się odnaleźć odpowiedź, szukać, dopytywać w książkach. Też ojciec Pio mówił, że Boga szuka się w książkach, ale znajduje na modlitwie, czyli w sercu. Czym jest modlitwa? Modlitwa to jest wiara i miłość do Boga. Na razie musimy wierzyć, bo tutaj Boga nie widzimy. I ojciec Pio powiedział, że na ziemi nikt Boga nie widział. Nie jest to możliwe, ponieważ on żyje w światłości niedostępnej, ale w swojej mocy i sile cały ten świat tak naprawdę podtrzymuje, bo gdyby chciał, pstryknął, zgasił światło i koniec. Ale tego nie robi, ponieważ dał siłę i moc aniołom, którzy sobie stworzyli Pozorne nieba, właśnie kosmos, między innymi właśnie to jest to to małe niebo i w nim żyjemy i się męczymy. To niebo nie wyszło. W niebie liczy się tylko miłość i wolność. Inne panują tam prawa życia i grawitacji. Możliwości atrakcji są przeogromne. Nikt się nie nudzi ani przez chwilkę, w przeciwieństwie do życia na ziemi, gdzie się dobija nas, gdzie dobija nas samotność, depresja, wady genetyczne, choroby itd. Tam tego nie ma. Każdy jest piękny, urokliwy, uśmiechnięty, pełen wiedzy, atrakcyjny, wystrojony <laughs> co dzień inaczej. By się tylko innym przypodobać. I ojciec właśnie powiedział mi, że co dzień widzę Twojego Aniostrza w innej sukience. Dosłownie te słowa mi powiedział. Gdy mówię o królewskim życiu, to mam na myśli problem, jak spowodować, aby odzyskać siły w realnej rzeczywistości i wiedzę o realnej rzeczywistości. Co zrobić, by po zrozumieniu naszych dawnych błędów przeprosić się z naszym tatą, mamą i powrócić do ich wiecznego domu? Po to, by już nie tułać się po ogrodach ziemskich rajów, które czyhają jedynie na to, aby nam zabrać pamięć i energię. No, bo tutaj, tutaj dużo energii tracimy w tym świecie, musimy sami w tym reaktorze ciała, Dawać jakiś, jakąś energię, jakiś pokarm i potem to oddajemy. Także ten świat, ta planeta czerpie z nas, a my z niej. To jest taka wymiana, ale to się źle kończy zawsze czyli śmierć. <laughs> ta wymiana nas wymiata. I dobrze, bo tutaj żyć wiecznie w takim kołchodzie, w takich różnych rzeczach, to, to niedobrze. Gdyby była miłość, piękno i zdrowie i żadnych problemów. To mo można by sobie pożyć, ale nie ma szans. Widzimy, jaki jest świat. To teraz przeczytam wam jeszcze mój wiersz, fotografie. <laughs> Wędruje dzień po czasie pachnącym. Fotografuje szczęście i nieszczęście każdego człowieka. Farbą złocistą poprzez filtry chmur przynosi kolorowe ciekawostki spragnionym oczom. Zapisane pamiętniki odmienione nocą wołają, ratujcie nas przed zapomnieniem. W białym oknie zaziębiona jesień tłumaczy się z A ludzie proszą, daj nam sen odnowienia, świąteczny, prawdziwi. Byśmy mogli spełnić swe zadanie. Dodaj ostrości gotyku rozmazanemu myśleniu. Jest miłość, była niemożliwa. Przewidująca samotność wzięła siostry za ręce, lekka jak duch, przyniosła dzień szczęśliwy. Nie minęły się chwile. Przeznaczenie nie zrezygnowało, ponieważ otchłań trudów nie była solą zwietrzałą. Choć gruba była nić zapomnienia, wybuchła w nadziei. Zatruta wiedza, spotkana po ciemku w dobrym czasie, znów zaczęła cieszyć, jak Babie lato, ludzkie, stroskane, serce. Jest dzień i znów jest miłość. I na koniec jeszcze Wam przeczytam wiersz Maćka. Również całą tą wieśiorynkę dedykuję i te wiersze właśnie wam. Aniołom kobietom. Maćka Wiersz, który jeździł na rozmowy z ojcem pio również. Niedługo już wydo, będą wydane jego wiersze, jakąś tam część wierszy, oczywiście nie wszystkie. Ziaren kłos. Przechowująca gdzieś na czubku łodyżki zbożowej. Ojciec korzeniem jest tu wodnym, pojnym, dom ich kołysaną wiatrem nitką. Matka gniazdem kłośnym, kojąca każde dziecię z osobna, każde ziarenko. Mamo. Dałaś mi pokój pod płatkiem kłosa, i moim ziarnom, siostrom i braciom, przechowałaś w strzęsieniach, powodziach i podeptaniach. Teraz słowo to tu nie ma czasu. Teraz stanowimy jedno z korzennym ojcem, kiedy Wyfrunęliśmy po żniwach do ziemi obiecanej, z wszystkimi, co przed nami, co po nas, z praojcem deszczem i pramatką słońcem, z łąkami, siołami, arkadami, tyle na zawsze z Ciebie nas. Jak tyle, to tyle. To trzymajcie się systemu miłości. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego wszystkim aniołom żeńskim, abyście się uśmiechały i były szczęśliwe. To pa, pa.